Przed Stadionem Narodowym w Warszawie zgromadzili się demonstranci, w większości młodzi ludzie, którzy protestowali przeciwko ACTA. Zebrane osoby reprezentowały różne środowiska, w tym Obóz Narodowo-Radykalny i Związek Syndykalistów Polskich, którzy trzymali transparenty z hasłami Wolne media dla wolnych ludzi, prawo własności przeciw wolności i wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, wolność słowa nam odbiera.